Witam serdecznie. Od dłuższego czasu nie kupowałem monet Austro-Węgier, a także Królestwa Węgierskiego. I jednego razu w Lombardzie zauważyłem bardzo piękną monetę i nie mogłem się powstrzymać, by nie kupić daną monetę i by nie nagrać dla Was tego odcinka, bo to nie prosta moneta. W tej monecie zaszyfrowano wielu symbolów państwowych Królestwa Węgier, o których nawet Państwo nie możecie się domyśleć. I w tym odcinku ja Wam Państwu opowiem. Tuż trzymam w ręku talar 1783 roku, wybity w Krzemnicy B. W tamtych czasach to Królestwo Węgier. Wybita ta moneta za panowania Józefa II Habsburga, co oznacza napis IOS II, czyli Józef II. Ta moneta łączy w sobie wszystkie symbole państwowe Królestwa Węgier, a także symbole religijne. Bardzo dużo tutaj napisów, tak samo i na rancie jest napis, i znaczy na rancie. Zobaczcie sobie, jaki wizerunek tego rantu. Bardzo piękne, piękne wykonanie. Virtute et exemplo. Taki napis. Ten napis oznacza cnotą i przykładem, czyli uczciwością i przykładem. Taką dewizę sobie wybrał cesarz Józef II Habsburg. Na tej stronie monety widzimy Madonę z dzieciątkiem. Madonna siedzi na półksiężycu w promieniach takich lub słońca, lub księżyca. I koronowana Madonna koroną austriacką i napisy w otoku. S. Maria Mater Dei Patrona Hung 1783 rok i krzyż w kształcie X, czyli Santa Maria Mater Dei Patrona Hungaria, czyli Święta Maria Matka Boża i opiekunka Węgier. Jak już kiedyś opowiadałem Państwu o losach Węgier w średniowiecznej Europie w filmie o półgroszach świdnickich Ludwika II Jagiellończyka, Królestwo Węgier w tamtych czasach pełniło rolę, jak dzisiaj pełni Ukraina, czyli była takim szczytem w tamtym czasie Imperium Osmańskiego. Dzisiaj Ukraina tak broni Unii Europejskiej od nawały Rosji. I w tamtym czasie całym światem zrzucano się żołnierzami, pieniędzmi i siłami, żeby bronić Europę od Imperium Osmańskiego. Dzisiaj tak samo zrzucamy się na walkę na Ukrainie, żeby armia ukraińska przeciwdziałała ofensywie rosyjskiej. Tak. Ta strona jest jeszcze ciekawsza niż poprzednia strona. Tutaj widzimy po środku dwupolową tarczę herbową, która jest tarczą Królestwa Węgier od dawnych czasów. Ta tarcza podzielona na pół. Po lewej stronie widzimy cztery pstręgi, które oznaczają główne życiodajne rzeki Królestwa Węgier, czyli Dunaj, Tisa, Drawa i rzeka Sava. To akurat te pręgi oznaczają rzeki. Po prawej stronie widzimy krzyż lotaryński, srebrny, podwójny, wystający ze złotej korony tutaj. Korona ta położona na szczycie potrójnej zielonej góry. I
Dlaczego potrójna zielona góra? Dlatego, że tam w tej potrójnej górze zasymbolizowane trzy największe szczyty górskie Królestwa Węgier w tamtych czasach, czyli góry Tatry, góry Fatre i góry Matre. I to wszystko symbolizuje ta zielona potrójna góra. Nad tarczą położona jest korona świętego Stefana, który był pierwszym królem Węgier. Koronę tą trzymają dwa anioły, które patrzą w różne kierunki. No i ta korona jakby dzieli napis w otoku, który brzmi następująco. IOS 2 DGR IMP SA GHB REX AA DB NL. Ten symbol można przetłumaczyć tak. Józef II Dei Gratia Romanorum Imperatrix SA, nie wiem co to znaczy, G to najprawdopodobniej Galicja, Hungaria, Bohemia, Rex, Arcidux Austria, Dux Burgundia i Ludomeria, czyli Józef II z Bożej łaski, cesarz rzymski, SA nie znam co oznacza, G to najprawdopodobniej Galicji, Hungarii, Węgier, Bohemii, król, arcyksiąże Austrii, książę Burgundii i Ludomerii. Moneta ta wykonana ze srebra 833 próby, czyli 833 cząstki czystego srebra. Pozostałe to inne stopy i dlatego ta moneta ma taką bardzo piękną patynę, która nie jest czyszczona. I mogę z pewnością Państwu powiedzieć, że jest to naturalna patyna i taka patyna akurat mi się podoba. Grubość tej monety 2,3 mm. No i tyle na temat takiej monety. Bardzo piękny temat do zbierania. Monety austriackie, monety Królestwa Węgier, bo stosunkowo te monety tańsze niż monety polskie i stosunkowo mniej osób zbierają te monety. I ja powiem, że pierwsza moja moneta to była też moneta Józefa II, to była półkrajcarówka z roku 1774. Ta półkrajcarówka do tej pory jest w moich zbiorach. Nie sprzedałem tej monety, chociaż jest w fatalnym stanie, ale chronię tę monetę jako początek moich zbiorów. No i miałem taki sentyment do tego władcy, a także marzyło mi się kupić pierwszego talara w życiu, bo kiedyś nie miałem na to pieniędzy, a później sobie zbierałem inne kierunki i talary jakoś tak odkładałem na górną półkę, że później sobie kupię, a tutaj wydarzyło się tak, że po prostu musiałem wykupić tego talara i spełniłem swoje marzenie jeszcze z dzieciństwa. No i teraz oko mnie cieszy ta moneta w moich zbiorach na Skarbcu Króla. Wszystkim, kto jeszcze nie zasubskrybował, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do komentowania, zapraszam do udostępniania danego odcinku do Waszych znajomych, kto zbiera monety, bo na tym kanale opowiadam o historii monet, a także wielu innej
інших цікавих інформацій на темат збирання монет, а також нумізматики, як отакі.